Ej, dzień dobry, cześć, czołem. To jest Sebastianie. Mam szczerą nadzieję, że tym razem się nie wypierdzielę jak kompletny imbecyl spadając w przepaść. Aczkolwiek wiem, że to dość spore wymaganie. Dobra, gdzie tu się szło? To jest najważniejsze pytanie na chwilę obecną. Brakuje mi jakiegoś wskaźnika jak w Elden Ringu, który by mi pokazał, gdzie są moje dusze. Zobaczę je stąd, czy nie zobaczę ich stąd? To jest dobre pytanie. A tak na pierwszy rzut oka ich nie widzę, więc będziemy szukać, jak jest. Pamiętam tylko, że ostatnio bardzo intensywnie zostaliśmy brutalnie zrzuceni przez wybuchającego przeciwnika. Też Rachet, ale stąd chyba się wrócić nie dało, więc tam nie będę spadał. Don't give up, champ. Aha, może nie tym razem. Mam do siebie resztki szacunku, tak zwane. Nawet jeżeli tylko resztki, to powinno mi wystarczyć do tego stopnia, żeby tam nie spadać. Zmienię piórko w sumie, bo nie potrzebuję go, tak. Do biegania sobie. Cześć, Pasku. Nie ukrywam, nie były to obrażenia, jakich się spodziewałem, ani których oczekiwałem. Jakby się ktoś pytał, to w tej chwili nie możemy odpalać już ogniska i siadać przy nim, bo zabiliśmy fajerkiperkę. Ma to sens, jakby się nad tym zastanowić. Sobie teraz, jak myślę, to nie potrzebuję tego szajstwa. Tylko trzeba o tym pamiętać, jak tako. Chyba winda ma mi jako to jechała. Oddajcie mi windę. Dobra, granie w jedynce mi zostało już w miarę niewiele rzeczy, więc czysto teoretycznie istnieje szansa, że dzisiaj skończymy jedynkę. A to z czemu? Nie ulepszone w takim razie. Ale to nie tu będzie, prawda? To tutaj będzie, prawda? Nie wiem, ty mi powiedz. Czeka na lepsze czasy, aż znajdę miejsce, w którym będę mógł go ulepszyć. Nie, ale serio, jak będę miał jakąś okazję, to go ulepszę. Tutaj była dźwignia, prawda? Hold up. Hold up. Mogę się tepnąć, to prawda? Znaczy, to nie jest tak, że bardzo czuję, że potrzebuję tego, tylko bardziej się zastanawiam, jak ja mam teraz potem na dół zejść. Nie mów, że ja to muszę od tamtej strony, od strony Anodlondo robić. Come on. Nie bądźcie tacy. Nie mówcie, że tak to muszę robić. Chyba muszę i to jest najgorsze. Jezus, czemu tej dźwigni nie ma? A mi oczywiście mogę to zrobić w bardzo brutalny sposób i przejść sobie grzecznie kulturalnie po raz kolejny tędy, ale nie ukrywam, że nie jest to rozwiązanie, które uznaję za najbardziej optymalne z możliwych. Też powiem szczerze, że jeżeli chodzi o upgrade'y do Estusa, to nie czuję, żebym ich aż tak bardzo potrzebował, zwłaszcza w momencie gry, w którym my teraz jesteśmy. Bo została nam taka nie dość, że końcówka, która nie uważam, że była jakoś specjalnie trudna. Oto raz, mój święty Boże. A dwa, że
Nie wiem, nie chce mi się za bardzo ich aż tak bardzo szukać, to tak powiem. Bo te plusy, które mam, mi absolutnie wystarczają, moim zdaniem. Dobra, teraz jak szybko mogę się z FTS-ów wyjebać? To jest pytanie na dziś. Nigdy nie byłem dobry w chodzenie tak i trzeba. Może ten kolega będzie chciał się wypierdolić, co? Bąk. Bąk. Ja spadnę, jestem pewien, że ja to spadnę, by the way. Jeszcze nie wiem jak. To jest strasznie kuszące. I mam wrażenie, że jeżeli spróbuję tam spaść, to się wezmę i wyjebie. Ale jednocześnie to się wydaje idealnie pod to skrojone. No well. Jest jeden sposób, żeby sprawić, że to zadziała. Tam nie spadasz. Już wiem, że nie spadam. Na przyszłość będę wiedział, to na pewno. Dobra. To teraz nie umrzeć od wybuchających przeciwników po raz kolejny i będzie dobrze. Co ciekawe, że ostatnio umarłem nie od obrażeń od wybuchającego przeciwnika, a bardziej od tego, że mnie zepchnęło. Dobra, tym razem będę ich po prostu zabijał na potęgę, I guess. Dajcie duszę. Nie, żeby było ich jak specjalnie dużo, ale zawsze coś. Wow. On żyje? Nie, to przerzuciło mi się automatu na... Halo? Halo? To było co najmniej interesujące. Kolegowie, ja nie mogę. Ja już nie mogę, jak tak na to patrzę. Właśnie chciałem powiedzieć, że zaraz jeszcze pewnie ten jebany smok stanie. Wow! No dobra, jak już stał, to jest, że możemy go pobić. Albo i nie możemy go pobić. A propos, zapowiada i Baldura trójkę na State of Play. Chyba już za to premierę właściwą nawet. Ale to jest skurwysyn. Myślałem, że jak nie jest bossem, to nie będzie aż tak wytrzymały. Ale chyba odrobinę się przeliczyłem. Dobra, mamy go. Na szczęście nie daje też jakoś specjalnie dużo dusz, więc to nie jest tak, że to jest bardzo opłacalne. Ale możemy za to pozbierać przedmioty, które tutaj leżały. I generalnie, jeżeli one nie zlatują do góry, to te walki nie są aż takie złe. Gorzej jest, jak stwierdzą, że sobie polatają, to wtedy... Ech. Wtedy zaczynają się schody, że się tak wyrażę. Dobra, teraz spadać nie mam zamiaru. To na pewno. Muszę też chyba... O! To chyba wszyscy będą. Mam taką nadzieję, że żaden tej jeszcze z boku mi się teraz nie pojawi. Od tyłu nie widzę, z boku nie idę. Nie widzę, można iść. Tutaj widzę, że są kolejni. Jezu, ile ich tutaj. Jeszcze jakiś? Czy to już wszyscy? Range battle. A, okej. Okay. Chyba widzę, co mieli na myśli. Serio? Chyba mam po co ten sprzęt. Wszystkie pierścienie? O mój Boże. To nie wygląda dobrze. Będę musiał się wrócić po
Okej, okay, trochę on upadał. Będę się musiał wrócić ponaprawiać srogo rzeczy. Jak tak na to patrzę. No to jest kolejne spoczydło. Czy on wstanie, jeżeli zacznę zbierać rzeczy? Teżer? Nie, nie teżer. Tam nie kłamie, czy teżer. Czy możesz łaska? Nie dostałem tych terenów, prawda? Oczywiście, że nie dostałem tego, co tam spadło. Fucking hell. Dane, ile tu smoków jest? Ile tu pochających przeciwników jest? Czy tam jest jeszcze jeden? Chyba tak. No, tutaj jest przynajmniej parę tych przeciwników, jak patrzę na to, jak się ruszają. No, nawet widać, że sobie tam biegną. Cholera wie po co i jak. Sięgło na szczęście. O Boże! Au. Na szczęście nie ma co już mi się psuć. Ha, ha, ha. Na szczęście po raz drugi mamy też już miejsce, do którego się właściwie udajemy. Więc to jest duży pozytyw. Mamy też Fodlorda najwyraźniej. Gdzie on się pojawia? Nie chciałbym się z nim bić na moście, to na pewno. O mój Boże, on ma kosę. Czy ta kosa przebija mi tarczę, czy on po prostu tak uderzył? No teraz to... Okej, teraz to akurat sam kompletnie skopałem. Holy fuck. Jestem memowany dzisiaj, to na pewno. Mam też wrażenie, że powinienem przestać używać live jamu w takich sytuacjach, a zacząć używać tych. Zacząć używać stusów. Zwłaszcza jak trochę tego adaptability sobie nabiłem. Anyway. Chodzenie raczesami ewidentnie nie jest optymalną strategią. Czy jeżeli bym użył Homeward Bone'a, to mnie wróci do ostatniego ogniska. Aż to jest chujowe. Holy fuck. Nie, to jest absolutnie okropne moim zdaniem. Bo co, jeżeli ktoś zabił taki kiej i zabił to Firekeeperkę i zjechał do Gwendolina i umarł, to trochę tu utkwił, jeżeli od tej strony przyszedł. Chyba, że coś bardzo intensywnie pominąłem i tam się da to jakoś odblokować. No, ale nie wiem, nie widziałem tego osobiście, więc zakładam, że się nie dał, tak powiem. Bo że z drugiej strony jest dźwignia, to widziałem i z drugiej strony podejrzewam, że byłoby dużo łatwiej. Dlatego zaraz chyba podbiegnę od strony Einsteina Smoga. Tylko najpierw muszę się warpnąć tam. O ile w ogóle jest możliwość warpowania się tam, bo jak nie, to będziemy mieli jeszcze większy problem. Zobaczmy. Warp. A Darkmoon Tomb to nie będzie to ognisko? Czy to jest kolejny raz, kiedy ja miałem ognisko? Odpaliłem je, ale przy nim nie siadałem. A w ogóle to jeszcze raz tepnąć do Firelinka, bo dokładnie tak właśnie. Póki pamiętam. Żeby nie zapomnieć o tej duszy.
Dziękuję. Debata jeszcze raz. Dunkhuntomb. Mogę mieć tylko jeden raz. Ale co, jeszcze jedno? Jeszcze raz? Dobra, jeszcze raz. Troszkę planki. Nie. Po prostu ten. Zastanawiałem się, gdzie się łapnąć na... O Boże. Au. Czy ja się schowam tutaj, to czy umrę? Na szczęście nie. A raz ja to przebija ta ścianę, zapominam. Jak mogłem... Au. To było bardzo au. O, to tylko Gwendolin. Czy jakoś tak? Chciałbym iść taką kuszę maszną. Nie, ja tam pobiegnę. Mam wywalone w tej chwili na swoje przedmioty. Ja tam biegnę. I to chyba dosłownie biegnę. Albo nie, przynajmniej. Przynajmniej tych, którzy wiem dokładnie, gdzie są, to zlikwiduję. A tak to mam silną ochotę po prostu ten, po prostu przebiec. Szczerze mówiąc, to jak ostatnio biegłem, było strasznie aczuja, więc... A może tym razem mi nie ucieknie kolega, co? Może jednak? Nie mogę. Nie mogę. Przysięgam, nie mogę. Nie wiem, o chuj chodzi z tymi liveldami. A ten się zabił. Magia. Daj wpływ wiesz wszystkie smoki w okolice. Bo chyba właśnie... Przez to myślałem, że on do mnie przeleciał. No, widzę, gdzie są moje dusze. To jest dużym pozytywem. Tylko teraz jeszcze przypomnij sobie, jak tam się szło. Na pewno nie spadając tutaj, bo to byłoby bardzo niemądre i nieosobne. Niby tak niedaleko, a jednocześnie nie jest aż tak blisko. Czy ktoś za mną biegnie? Nie, a jak ktoś przede mną będzie. Tutaj jest ich cała horda, bo tutaj idą. Cześć. Jeszcze jeden? Chyba nie. Zastanawiałem się przez tyle, co mnie ostatnio zabiło, ale niestety już sobie przypomniałem, co mnie ostatnio zabiło. Jebany folder. Wow. On raz wybucha, tak, on raz wybucha, dobra. To mam spokój. Tutaj nie spadamy, smoka nie bijemy. Może tego krystalizarda ubijemy. Kopium. Nie. Wyituje się, I guess. Najgorsze jest to, że ja z tego nic nie dostaję. Zastanawiam się, czemu faculuję, ale przypomniałem sobie, że rozwaliło mi Havela. Znaczy tutejszy odpowiednik Havela, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Rychło w czas z tymi unikami. Czy oni? Oni mnie zostawią chyba. Nie, dobra, to mnie zabił kolega.
kurwiace. Fodler nasy. Ale bym sobie kupił proszek naprawczy, wiecie? Ale bym sobie naprawił sprzęt troszkę naprawczym, wiecie? Za każdym razem denerwuję tak samo mocno, że się nie da. Ale biegnie. Najgorsze jest to, że znam przynajmniej parę gier, w których można było w ten sposób z mostu spaść. Na szczęście nie jest to jedna z nich. Dragon Shrine. Mam ognisko, to skorzystam, żeby się łapnąć. Aldia, daj mi spokój! No, minie Aldia. Dobra, przestań gadać. Wiem, że mrok w sercach ludzi i w ogóle jada, jada. Znajdź co, jada, jada. Co chcę zrobić, to wrócić na Majoli i naprawić swój sprzęt. To jest dla mnie priorytetem w tej chwili. Jak już go naprawię, to będę myślał co dalej. Weź mi napraw rzeczy. Dobra, w czym ja chodzę? W tym ja chodzę, w tym ja chodzę. A wiecie co, naprawię wszystko, skoro i tak już tu jestem. Zaraz się okaże, że napiśnienie mnie przez to nie będzie stać. Przemilczę to. Nie będę tego komentował. Moje zdrowie mentalne nie pozwala mi komentować zaistniałych sytuacji. No dobra. To mamy to. Bondastów chyba nie mieliśmy żadnych, co? Nie wydaje mi się, więc... Możemy się wracać wtedy. Dragon Shrine. Dragon Shrine to jest jedna z tych lokacji, które teoretycznie można zwiedzać. Z drugiej strony ja bardzo lubię przebiegać na chama. Nie mówię, że którakolwiek z tych opcji jest lepsza, gorsza. Pozostawiam to każdemu do własnej oceny. Moim głównym problemem z tą lokacją są ci przeciwnicy. Bo oni bardzo szybko wychodzą z animacji wszelkiego rodzaju. I przez to często można się nadzieć na sytuację, w której wydaje nam się, że możemy atakować chłopa, a nie możemy. Coś mi trzeba z magii? Czy chcemy bić jakiegokolwiek Dragon Slayera? Wydaje mi się, że nie. Czy to jest mimik? Nie, to nie jest mimik. Otwieraj. Do tej pory nie spotkaliśmy żadnego mimika. Mam za to trzy Bonfire Aesthetiki, jeżeli chcielibyśmy robić cokolwiek na NG+, bez wchodzenia w NG+. Czy to coś jest? Teoretycznie. Jakieś ferosy mamy, więc... Sprawdzić nie zaszkodzi. To wciąż nie jest mimik. Przyjmam, pewnego dnia natrafię na mimika i go otworzę z przyzwyczajenia. Zestaw sądu, jak to wygląda właściwie? Mask of Judgment. Nie ma napisane, że daje jakieś buffy konkretne, więc wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie mogę założyć, że tego nie robi. Z drugiej strony, jak tak patrzę, to mogę jeszcze nałożyć jakieś te rękawice, żeby mi choć odrobinę buffa dawały. Jeżeli my ich nie zaatakujemy, to oni nas też nie będą atakować, więc najlepiej jest po prostu tego nie robić. Au.
O, właśnie to jest to, o czym mówię, że oni kompletnie nie mają przednie ze swoimi animacjami. Au. 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 Ja nawet nie zdążyłem użyć Life Gema i podnieść tarczy w tym czasie. Niech to powie wprost na temat tego, jak krótkie są przerwy między ich atakami. Absolutnie ich nie znoszę, holy fuck. Jest to też jeden z powodów, dla których bardzo lubię przebiegać te lokacje. Dlaczego? Dlaczego? Proszę, wytłumaczcie mi, dlaczego? Co to za peak design, jaki kiedykolwiek istniał w tym momencie? Dlaczego mnie teleportuje tutaj po śmierci? Na Gwendolinie? To jest jedyne, co chcę w tej chwili wiedzieć. To wystarczy nie umierać na Gwendolinie, o! Ale to jest odpowiedź, ale nie można zakładać, że gracz w Dark Soulsach nie umrze na bosie. I też, no niby podbieg tutaj nie jest jakiś straszny, tylko no długi, no. Tak, żeby nie było. Przypominam, że się teleportowałem między ogniskami ostatnio. Więc nie ma szans, żebym nie siadał. Po przeteleportowaniu się tutaj usiadłem, zwarpowałem się do Quail'a i tutaj się z powrotem teleportowałem. I po śmierci mnie wrzuciło do tego. Do pierwszego niska w analnym rodeo. Dzięki, Gorgias. Dobra. Gwendolin, skurwysynu. Wszystkie moje dusze, których nie mam. O. Myślałem, że może dwa wcisnę. Będzie strzelał. A, kurde. Zdążę? Nie. Niedobrze. A, jeden roll wystarczy, tu też jeden roll wystarczy, tu też jeden roll wystarczy. On się będzie teleportował. Dobra. Ta walka chwilę potrwa, coś czuję, ale już mniej więcej wyczaiłem, jak robić rzeczy, więc powinno być ok. Jeżeli niczego nie zderpię. Powiedziałem, jeżeli niczego nie zderpię. A takim zderpieniem może być używanie Estusa. Albo skakanie przez to, że ma się ustawiony nieodpowiednio bieg. O. Nice. Dał się bardzo mocno naklepać. Bo normalnie dostaje jakiś jeden hit, a nie trzy. Ach, lol. Strzela. 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 Padnie? Chyba nie. Nope, jeszcze jeden. W takich sytuacjach zawsze żałuję, że nie mam jakiegoś długiego łuku, którym mógłbym go dostrzelić. Ah, idź chuj. O, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. Masz rację, on rzucał mnie klątwę, gram w DS1. Chyba dusza Gwendolina. Tutaj na końcu coś jeszcze było?
czy nie? Coś było, coś na pewno było. Kojarzę te lokacje z DS3 bardziej niż z DS1, szczerze mówiąc. Pusta skrzynia, zajebiście. To jest to, co chciałem zobaczyć. Miracle Sunlight Blade. I Brasset. No dobra. Jedna rzecz mnie bardzo ciekawi w tej chwili. Czy jakbym użył Homeward Bone'a, czy przeniosłoby mnie do pierwszego ogniska Vanadlonda, czy do tego ogniska? Nie chcę sprawdzać, bo nie chce mi się znowu robić tego podbiegu głupiego. Usiądę sobie, aczkolwiek tutaj chyba nie mam 10, no nie mam 10. Plus do HP-ków, co mi zaszkodzi. Więcej HP-ków, więcej! Pierwszy raz chyba jak gram w DS1, to masz tyle HP, szczerze mówiąc. Bo tak to zawsze miałem ich dużo mniej. DS1 zazwyczaj kończyłem mając jakieś 20 wigoru max. Jest to, że tutaj mam ponad 30, to jest ogromna różnica. Teraz tutaj zająć się eksterminacją Hold. Chciałbym się na nich zlokować. Nice. Parę noży do rzucania, nie pogardzę. Przy okazji zgadniemy to, po co ostatnio spadliśmy, żeby to zdobyć. Great Magic Weapon. Tyle walty tak bardzo przydatne. O ty kurwa. Tam jeszcze jest. O Boże, ich tu dużo jest. Dobra, nie chciałbym zginąć w żaden głupi sposób przez to, że za bardzo ich ignoruję. Wiem, że jest to jak najbardziej możliwe, więc wolałbym tego uniknąć. Wydawało mi się, że tu jeszcze widziałem, coś leży, czy... Tak, tutaj coś leży. Cały zestaw czarnego żelaza. To są Ariandel, znaczy Ariamis. Czy tutaj da się spaść? Oczywiście, że się będzie dało. To tak sosy, nie będę sprawdzał, czy się da. Absolutnie jestem w stanie uwierzyć w to, że jak tylko bym tam poszedł, to bym umarł. Więc nie będę nawet próbował. Czy tu coś jest? Tu wygląda, jakby coś było. Najpierw zepnę... Nie, najpierw tam pójdę. Tutaj nie będę spadał. A tutaj można spaść chyba z jakiegoś pytania. Aha, czyli to... Jest efektywnie nic, okej. Okay. Druga ścieżka prowadząca do tego samego miejsca. O tak powiem. Usiądźmy sobie. Grzecznie, kulturalnie. Ja nie będę kłamał, że jeżeli chodzi o Ariamis, znam się na tej lokacji kompletnie wcale. Więc będę podejrzewam trochę błądził. Jeżeli będę potrzebował jakiejś pomocy, to będę dawał znać, ale tak to będzie to bardziej na zasadzie chcę tą lokację przejść po swojemu, potwierdzać ją i tak dalej. To już się z tej strony nie otwiera. Także proszę nie krzyczeć, jeżeli będzie was bolało po oczach, to co robię. O tak powiem. Oni biją trochę, jak na zwykłych chłopów. No tu można na górę nawet wejść, będą się zapamiętać. Kojarzę co tu jest przeciwnicy. Ja głównie kojarzę chyba, że... A propos. To chyba ci, o których mówisz.
Ja głównie kojarzę, że są tutaj jakieś kanały, w których są Bonwy skeletony. I jest to coś, co mnie absolutnie nie pociesza. To jest dosłownie coś na zasadzie, nie chcę nawet o tym myśleć. Najlepiej, jeżeli zapomnę o tym. Tak szybko, jak się da. Dusza dumnego rycerza. Tutaj nie ma po co spadać. Mogę spać albo tu po przedmiot. Właśnie zastanawiałem, czy to... Aha. Zrozumiałe. Tak jest, że po prostu wezmę i spadnę po ten przedmiot. Mam podwójną ludzkość. Nice. To wejdę sobie przy okazji tutaj. Aha. Ja nie jestem pewien, czy chcę kwestionować to, co się dzieje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o hitboxy przed... Ej, dużo dodają. Jestem pewien, że przynajmniej jednego ptaka widziałem, jak tutaj przez ścianę przechodził. I od Dominika mnie to niepokoi. Chyba co my tu jeszcze mamy? To jest drugi ten trujący gnojek, tego nie chcę tykać, jeżeli to nie będzie konieczne. Nie obraziłbym się, jakbym zobaczył jeszcze jakieś ognisko. Bo tak to zawsze się czuję odrobinę niekomfortowo. O Boże, dużo ich tu. A ja się bardzo źle ustawiłem. Absolutnie okropnie się ustawiłem, ale na szczęście... Mogę przeczekać truciznę, a to ile mam obecnie resista pozwala mi nie być poizonowanym na jedno zabicie takiego trującego gnojka. Ba. Czy jego się da w ogóle tak zabić? A, da się od niego dolować, tak żeby nie być otutym. To o tym lepiej nawet. Coś na głowę. Oh my. Tu się zapewne da przeskoczyć. Aczkolwiek, aby tu przeskoczyć, trzeba mi skakać, co nie jest... Ujo. Co nie jest umiejętnością przeze mnie posiadać. A, okej, czyli muszę po prostu go z dalszej odległości atakować. Co nie jest umiejętnością, którą posiadam dzisiaj. Albo skaczę wtedy, kiedy chcę zolować, albo odwrotnie, nic pomiędzy. A to i tu. Jezu. Przejdzie, ogarnij się. Jeszcze raz. Tędy, tędy i tu chcę przeskoczyć. Tak. Czyli mogę nawet wziąć dłuższy rozpęd po prostu z pokoju obok. O, w ten sposób. Dusza wojownika. Tu jest jakaś dabinka, po której mogę na dół zejść nawet. Nice. Nie wiem, czy będzie mnie gdziekolwiek zaprowadzi. Ale sprawdzić nie też chodzi. A noż się okaże, że... O Boże, szczuras. Powiem więcej, nie jest to jedyny szczuras. Szczury, albinosy. Coś, co nie jest mimikiem. Zestaw strażników obrazu. Trochę spóki pokój. To wygląda jak pokój, w którym się prosi o wrzucenie jakiejś niewidzialnej ściany. Ale jednocześnie nie wygląda, żeby jakaś tu była. Zgaduję, że można tutaj po prostu spać z wyższej wysokości i wtedy trzeba tędy wejść przez szczury. A ja wszedłem jakoś od drugiej strony takiej bezpieczniejszej. Alba, lećmy na górę. Jeżeli znajdę jakieś ognisko, to zastanowię się, czy go nie rozpalić. Jak patrzę na to, że mam 5 stosów tylko. Pogardzić dodatkowymi stosami na pewno nie pogardzę. Tu coś jeszcze leży. Wow! Jak bardzo można nie trafić przeciwnika?
Ten, wiecie, nie żebym ja hejcił czy coś, ale naprawdę nie pogadzę z ogniskiem. Czy to się da? Tak, da się. Au. O Boże, ptaszydła. O, no, 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 no. O tak, 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 tak. Tak mogą robić, tyle powiem. Tak wolałbym, żeby nie robiły. Czy one zagrają na dwa kity z halabardy? Idealnie. Dobra, tutaj chyba bezpiecznie mogę zejść. Chyba, podkreślam. Z tej strony... Coś tam na dole jest. Powiem tak, tak długo jak nie muszę spadać, także wiecie, spadam bez powrotu, to wydaje mi się, że mogę bezpiecznie coś zamknięty. Zajebiście. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Dobra, to weźmy w takim razie tam, skąd przyszliśmy. To się da zniszczyć dobrze. O, to jest taki ładny dystans, że nie łapiemy się na truciznę. Tutaj może być nieco ciężej. No. Tu na dole nie widzę, żeby coś było. Teraz z tym przeciwnikiem się nie możemy przesklepić, żeby nie być otrutymi. Chyba, że wierzę w siebie. Zaraz wam powiem, czy mogę wierzyć w siebie. Mogę wierzyć w siebie. Okej, nie. Przestaję w siebie wierzyć. Albo i nie przestaję w siebie wierzyć. Light ahead. Zgadzam się. Okłamano mnie. Chuje. Zacznę płomień. Nice. Więcej możliwości infiozowania rzeczy. O Boże, falanga na dole. Falangi kojarzę jako tako i kojarzę jednocześnie jako coś, czego nie chcę kojarzyć. Więc im dłużej będę mógł tego unikać, tym lepiej. Anyway. Nie, tutaj musiałem zejść. Tam nie było drogi żadnej innej chyba. Tutaj byłem. Uwaga, nie mówcie mi, że na całe ten, że na całe Ariamisys jedno ognisko będzie mi bardzo smutne i przykro. Znaczy ja zakładałbym, że nie jest tylko jedno ognisko, ale póki co nie wygląda to dobrze pod tym względem. Potem masz skrót do pierwszego, to przynajmniej o tyle dobrze. Tylko trzeba go znaleźć jako tako. Tu jest dabinka. Tam coś jest za tymi beczkami. Złota moneta. Nie było warto. Ale jak dają za darmo, to biorę. Tutaj możemy spaść. I gdzie dalej? Gdzie dalej? Tu możemy spaść, albo tu możemy spaść. To jest chyba to miejsce, gdzie mówiłem, że możemy spaść i że byłoby to tą gorszą drogą, że tak to ujmę. Tu... A, okej. Okay. Już widzę. No patrz, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tędy chyba nigdzie bym już dalej nie przeszedł, jeżeli dobrze kojarzę.
Chyba, że nie, stąd mogę chyba być w stanie przejść dalej. Zwłaszcza, że mogę sobie po prostu tutaj zejść. I nie ukrywam, że bardzo bym chciał mieć tutaj jakieś ognisko albo skrót. Niepokoi mnie, że to jest taka wielka otwarta przestrzeń. To nigdy nie świadczy dobrze. Tak samo jak niepokoi mnie, że tu jest Foggate. Bo w DS1 nie zawsze wiadomo, czy Foggate znaczy, że. Są Contraption. Czy Foggate znaczy, że tu jest boss, czy to jest po prostu przejście dalej? Tutaj ewidentnie jest to bardziej to drugie. Na pewno mamy falangę, której nie chcę tykać, ale chyba będę zmuszony. No, ona chce ewidentnie mnie tykać. To na pewno. Jakby to powiedział klasyk, uczucie nie jest podzielane. Tam idzie na studnię. I jeżeli do niej wpadnę, to będę miał bardzo duże ilości naraz bonów i skeletonów. Au. Przepraszam. No nie wydaje mi się, że jeżeli chcę do tego, do jakiegoś ogniska sobie skrót odblokować, to powinienem w tę stronę iść. Takie mam przeczucie. Oho. I wonder. I wonder where this one is going. Kurwa mać. Przepraszam, one nie umierają na hita. To jeden z tych momentów, kiedy człowiek się zastanawia, czy ja chcę tu być. Patrz na to, co się dzieje i ma takie. Nie, nie chcę tu być. Ezo. Lokon ma strasznie mały zasięg, mam wrażenie. I powiem tak, tutaj jest jeszcze pół biedy. Kojarzę, są jakieś takie bardzo wąskie korytarze, w których te bomby i skeletony się naraszczają. I wtedy unikanie ich, tak jak ja, to teraz sobie raczej nie wchodzi w rachubę. Kolega pojechał trochę daleko, podobnie tego, jakbym chciał, żeby pojechał. Ale wszystko jest ok. To już nie jest ok. Dobrze przejechał obok mnie, a nie we mnie po prostu. Ostatni Estus. Niedobrze. Iluzory Wallahead. No nawet wygląda trochę jak iluzoryczna ściana. I co gorsza, mogę się spodziewać, do czego ona prowadzi. W middle'uje, prawda? Nie, w fast'uje. Nice. Oczywiście. Czy ja mogę ich tak blokować w ogóle? Czy mieliście kiedyś takie... Nie spodziewałem się niczego innego. Ile można jednogę przechylić? I know that. Znaczy, powiem ci tak, Marcinie, gdybym chciał tak przejść po prostu, że... Ej, słuchajcie, przeszedłem grę, to mógłbym to zrobić bardzo szybko. Bo... Mogę w tej chwili iść do ostatniego bossa, który moim zdaniem do najtrudniejszych nie należy. Wynajdzie serować. Nawet bez serowania, jakby nie był aż taki trudny, z tego co pamiętam.
Czyli tutaj nic więcej nie ma poza nim? A, on daje pilomancję, okej. To wiele wyjaśnia. Chyba gdzie ja byłem, gdzie mnie nie było? To jest pytanie. Tutaj musiałem być. Jakaś część mnie chciałaby powiedzieć, że tak już na pewno wszędzie byłem w tych wąskich korytarzach, bo to by oznaczało, że nie muszę się więcej używać bone mealami. Ale jednocześnie inna część mnie podejrzewa, że jeszcze nie wszędzie byłem. Jest on nigdy, gdzie jeszcze... To było spooky. Że jeszcze nie wszędzie byłem, więc... O! Przynajmniej otworzę drzwi do tego. To coś mi otworzy, to na pewno. Ale żeby zobaczyć co, to muszę wrócić na górę. I tak, będę się pożywiał ludzkościami choćby po to, że jeżeli znajdę ognisko, to ten... To będę mógł się w tej chwili do niego... wrócić po to, żeby je rozpalić jako tako. Bo tak, tu jest falanga. Tutaj mi kolega spadnie na głowę. A ja go ewidentnie nie trafię, bo trafianie jest dla ludzi słabych. Jak już mówiłem, trafianie jest dla ludzi słabych. Ja takich rzeczy nie robię. Tutaj leży przedmiot, który pewnie trzeba zrzucić na dół. A, na pewno znaleźliśmy klucz i mamy też jakieś drzwi otworzone dźwignią. No i właśnie pytanie, gdzie co jest? To możemy otworzyć. I nie wykluczam, że to są drzwi na początek. Nawet słyszę ognisko, więc to na 99% będą drzwi na początek. Przecież nie umiałeś odwróć pustkę. Rozpalę sobie ognisko przy okazji, żeby mieć... rację, bo ja zjadłem tylko jedno. No, chyba to wezmę, teraz zjem drugie. Kindle. Amazon Kindle. Dobra, ile mi brakuje dusz na poziom? Tak mi tego nie pokaże, ale na wszelki wypadek sobie z nim jakąś większą duszę. Nie bossa, ale jakoś większą duszę. 10 kafli powinno styknąć. No 5 by nie wystarczyło, więc z tym lepiej, że tyle łyknąłem. Dobra, wracamy do estusów. Teraz tak, z falangą bardzo mi się nie chce użerać. Więc jak mogę, to tego unikam. Chociaż teraz mam prostą drogę do PCV. Właśnie za każdym razem, kiedy coś jest tak proste, to jakaś część mnie zaczyna się zastanawiać, co poszło nie tak. Gdzie jest haczyk? Gdzie jest pułapka? Okej, tu jest pułapka, I guess. Tutaj za mną jest, czy mi się wydaje? O. Siema. Dobra, już nie będę śmieszkował z padowaniem, przepraszam. Skończyłem padować. Duży szat. Fajnie było, jakby jakieś czanki dopiły, ale chyba za dużo wymaga on tego. O, idź po fan nowym rondo.
Chciałbym, żeby były częściej, a nie żebym musiał je farmić. Czy też? Ega? Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind. Tak było. Thou dost not belong. I beg of thee. Jest to znana z dobrotliwości i pokojowości kraina. Powiedział nikt o krainie, w której są bomby i skeletony. Thou must return it whence thou came. This land is peaceful. Its inhabitants I... Tak było. A tak serio to chyba cię pojebało. I expected as much from thee. Why dost thee hurry toward thine death? Dobra, teraz jaki był z nią śmieszny mek? Śmieszny mek z nią był taki, że było widać chyba jak ona chodzi, albo coś takiego. Poza tym, że jest niewidzialna. Tak. Tylko, że jej paska chyba nie widać niestety. A jedno. Albo mi się wydaje, bo trafiłem kompletnie nie tam, gdzie chciałem. O jedu. Siema. Na szczęście Priscilla nie należy do bossów, którzy mają specjalnie dużo HP. Szukam bossów do zabicia. Znaczy generalnie ja mam wrażenie, że przeciwnicy w Dark Souls 1 nie mają jakoś specjalnie dużo HP-ków. Może mi się tak po prostu wydaje. Anyway. Leap of... Leap of... Madbon. Słuchajcie, kogo, nie przeszkadzajcie sobie. Ach, prosiłem. Prosiłem. Dosłownie zdożywałem, kłócając do Homadbona. Jak jeszcze raz zobaczę to jebane ognisko. Jak jeszcze jeden jebany raz będę musiał oglądać to ognisko. Czemu? A nie, przynajmniej z królami jest o tyle dobrze, że powiedzmy oni zazwyczaj nie są razem, więc część z tych obrażeń wchodzi czasami przynajmniej za darmo jako tako. I tak najlepsza metoda do walczenia z czterema królami jest po prostu bicie ich na pałę i nie przejmowanie się tym, że oni cię biją, przynajmniej na NG0. Boję się pytać, jak wygląda walka z czterema królami na NG+, bo to musi być coś absolutnie okropnego. Dobra, teraz moim problemem jest to, że zostało mi trzech bossów. Do jednego nie wiem jak iść, do drugiego wiem jak iść, ale nie chcę iść, a trzeci spowoduje, że nie będę mógł iść do dwóch pozostałych. 120 już, by the way. Co zostało? Moonlight Butterfly, Vagina Dragon i Gwen.
W pierwszej kolejności idę tutaj, żeby usiąść przy ognisku, żeby gra mi nie sugerowała, że nie siedziałeś przy ognisku poza analnym rodeo i mnie wypierdoli znowu do analnego rodeo. A gdyby tak być ludobójcą? Pamiętam, że jak po raz pierwszy przychodziłem do Firelinka, to siedział tutaj ten NPC, stwierdziłem, że jego trzeba zabić. I tak intensywnie mnie parował, że to było bardzo kurwa przykre. Znaczy, motyl na pewno jest Darkroot, tylko to jest kwestia pamiętać, jak się do niego idzie. To bardziej pod tym kątem. Wiecie co, niech stracę. Pożałuję tego, co właśnie robię pewnie. Żeby nie było, nie idę farmić czanków. Nie robię tego. Zresztą jakbym chciał farmić czanki, to raczej nie jest to idealne miejsce. Żeby zacząć przynajmniej. Do drugiej windy poproszę. W Valley of Dike w sumie nie byłem jako tako, więc może się przejdę i pozbieram rzeczy, które są. Jestem chyba na tyle daleko w grze, że nie powinienem się bać tych głupich wiwier, które tutaj są. A może nawet będę w stanie tego zombie smoka zabić, który siedzi. No i nie się łudzę, trochę wiem. Bo tak, tu jest najlepsza lokacja, do której nigdy nie chcę iść. Czemu kiedykolwiek miałbym chcieć iść do Blighttown, jeżeli już się przeszedłem? Czy ten smok nakłada status death albo klątwę? Powiedzcie, że tego nie robi, będzie mi przykro. Kurwo! O nie, wytrzymały, chuj. O mój Boże, on bije więcej niż myślałem. On mnie zrzuci, znając moje szczęście. To był bardzo ciekawy lol. Jestem martwy, bo nie zdążę przerolować. Albo nie zdążę się wyestusować. Holy fuck. Holy fuck! Jestem memowany w tym momencie. Znaczy ja często robiłem Blighttown przez depsy, więc to nie jest tak, że to jest coś kompletnie nienormalnego, że tak powiem. Większość moich takich normalnych przejść to jest robienie Blighttown przez depsy. Au. A! Kurwa, nie zdążyłem celować. Psaj! Przy czym robienie depsów w momencie, kiedy się tam idzie tak normalnie, legitnie, jest strasznie frustrujące jak dla mnie. Tak, chcę wrócić z jedynki do jedynki. Dokładnie to jest to, co chciałem zrobić. Dobra, to teraz pytanie za 100 punktów. Idziemy i się bijemy, czy biegniemy? Bo patrząc na to, co mi ostatnio kolega z młotem zrobił, to mam bardzo silną ochotę ich olać. Tak bardzo, jak się da.
sami dużo dusz mnie dają, więc jeżeli chcemy je sobie pofarmić, to jest jakaś metoda. Mówię, ja tak tego głupiego chuja nienawidzę. Nie, wiecie co? Jebać. Jebać go. Jeszcze jak na coś tam ci koledzy teraz będą za mną biec, tak? Zdążę? Wow! Co, iframy na otwieraniu drzwi? Pojebało ich? Patrzcie, cały orszak powitalny za mną biegnie. Widzicie ich? Czy mogę wyjść z tego fajta? Proszę, dziękuję. Bardziej mnie zastanawia, czemu oni się zagrywali. Dostaliśmy itemek, dzięki któremu możemy w dusze gigantów zbierać. Czyli to jest jedyne, po co przychodziliśmy tak naprawdę. Teraz pytanie, jak wielkim masochistą jestem. Masochizm polega na tym, że teoretycznie tego smoka da się zabić. Powiem tak, spróbuję raz, jeżeli mi się nie uda, to ten, to wezmę, wyjdę i pójdę tam, gdzie powinienem być i nie będę się z nim męczył dłużej niż ta ustawa przewiduje, bo wiem doskonale, jak wygląda walka z tym smokiem. Coś tam Baldur's Gate walka ze smokiem. Nie pamiętam, między którym paznokciem mu się stało, chyba między tymi. Czemu? Halo? A dobra, jestem martwy? Albo nie jestem martwy. Albo jestem martwy. Weź mnie zostawia, czemu ten jeden chłop nagle się tutaj pojawił. Skąd on się tu wziął w ogóle? To jest to, czego nie rozumiem. Dobra. Czy ja chcę iść potem do zombie smoka? Tak, chcę pójść potem do zombie smoka. Aż głupio go tak zostawić, jak ostatnio miał z bardzo mało HP. Nie wiem, czy jestem w tej chwili jakiś upo, ale czy tego smoka... Nie no, to jest najszybsza droga, jaka do niego prowadzi. Nie było jakiejś innej. Ktoś tam idzie. Bo nie wiem, jakaś część nie chce powiedzieć, że do Valley of the Ex schodziło się z innej strony i było w ten sposób szybciej tego smoka. Nie przez Nowe Londo. Ale jednocześnie, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, jak miałoby to wyglądać, to mogę odpowiedzieć najwyżej, nichuja nie wiem. Ja po prostu mam jakieś takie parę nieprzyzwyczajeń w Dark Soulsach, co do których wiem, że są niepoprawne, ale jednocześnie je mam. No dobra. Ja zabiję tego smoka. To najgorsze jest to, że jak się raz go zaatakuje, to on już potem będzie od razu aktywny. Więc nie mamy możliwości wklepania mu paru darmowych hitów takich ostatnio. A szkoda. Przydałoby się. To są darmowe hity. Ja nie wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie możemy się jeść mu koło tych, koło stópek. Albo i nie. Żartowałem. To był prank. Proszę nie bij. Ja nie tak długo jak zionie, a nie atakuję w ten sposób, to jest okej.
A mam wrażenie, że zioni generalnie, póki jesteśmy poza zasięgiem jego? Au. Daj mi odolować. Dziękuję. No i teraz znowu będzie zioną. To zionie nic nas nie spycha w żaden sposób, więc... Nie powiem, jest to znacznie prostsza i przyjemniejsza metoda na bicie się z nim niż to, co ja do tej pory odczyniałem. Podobnego smoka widzieliśmy też w Ariamis tam na moście, tylko bez bicia powiem, że nie pamiętam, jak się tam idzie. Dobra, to teraz zakłady. Jak bardzo ta jebana Iwerna mnie zepchnie w przepaść? Było blisko. Nie mogę. Te hitboxy. Ona jeszcze żyje. Nie wiem, co jest nie tak z hitboxami w tej grze czasami. Naprawdę. Ale to sobie załóż. Masz na myśli, że nosić tą, którą teraz mam, czy tą, którą znalazłem, żebym założył? Tamtą smoczą. Teoretycznie gra z kres jest lepszy, bo... Bo najwyraźniej jak tylko go używam, to przeciwnicy spadają w przepaść. A to, co chciałem powiedzieć, to, że gra z kres moim zdaniem jest lepszy, bo... Dzięki niemu się stamina szybciej odnawia. Hold up. Bo coś mi tu nie gra. Okej, okay. Dobra, już mi wszystko gra. Bo sam Dragon Crest Shield chyba sam sobie nic nie robił. Poza tym, że miał dobry resist na fire. Więc o ile nie będę się bił z czymś, co zadaje ogniste obrażenia, to nie zawsze mogę chodzić z Crestem, żeby szybciej się stamina odnawiała. Na Gwena może założyć. To jest prawda, aczkolwiek nie jestem pewien, czy na Gwena nie będę zakładał tego puklerza po prostu. Bo jak wszyscy wiemy, jest jeden słuszna strategia na Gwena. No dobra. Pytanie za 100 punktów wtedy. Jak stąd dojść do Moonlight Butterfly'a? Najgorsze jest to, że... Moonlight Butterfly, ten magiczny boss, do którego doszedłem zupełnie przypadkiem przy swoim pierwszym poważnym przejściu DS1. I nie ma zielonego pojęcia, jak mi się to udało. I jakby się mnie ktoś pytał, czy chciałem tam być, to moja odpowiedź będzie kategorycznie nie. Biorąc pod uwagę, ile czasu na nim spędziłem, to tym bardziej odpowiedzią byłoby nie. A od tej pory kompletnie nie pamiętam, jak się do niego idzie. Więc będę trochę teraz błądził pewnie. Bo kojarzę, że on jest Darkroot, ale gdzie w Darkroot, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Zaraz się okaże, że wejdę zupełnie nie tam, gdzie powinienem. Nawet by mnie to nie zdziwiło, tak ani trochę. Bo tak, to jest Darkroot Garden. Ja ogólnie kojarzę, że było jakieś takie miejsce w Darkroot, gdzie byli przeciwnicy w dużych zbrojach i że to może być miejsce, do którego powinienem iść. Ale będę musiał ogarnąć, gdzie to było jako tako. Memować ogórkę, to tego mema akurat chyba nie kojarzę. Ja jedyny mem, jaki znam z góry, to wciśnij Estusa, sparuj. To jest mój ulubiony mem z góry.
Bo tak, tu jest to przejście do tego, do Sifa. Potrzebny klucz, no tak. I to chyba nie jest to miejsce, z którego trzeba było iść. Przynajmniej nie wydaje mi się, że to tędy było. Dobra, pozwolę sobie, żeby nie marnować jakiegoś specjalnie dużo czasu. Ale to nie są te mapy, których potrzebuję. Lęki na ambush ahead. To chyba było tędy. To będzie przeciwnik. I to będzie przeciwnik. Nice. Napadę mu z klampów, jakbyśmy ich kiedyś potrzebowali. I Foggate. No, to też jest to miejsce, które kojarzyłem, bo tutaj są te wielkie zbroje, które przy okazji nas spowalniają idiotycznie mocno. Na szczęście na tym etapie gry nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Czy mogę? Jezu Chryste. To było żałosne. Widoczność 1000 i w ogóle. Krzaki pośród krzaków. To kolejne z tych miejsc, do którego przychodzenie wcześniej w grze stanowi dużo większy problem niż teraz się wydaje. Bo ci przeciwnicy otrzymują znacznie mniejsze obrażenia od broni, skoro zaczynamy. Więc porównanie jest absolutnie okropne. A, kolega wstaje. Dopóki nie może blokować tarczą, to będę go udźgam. I chyba chcieliśmy do tej wieży wejść, jeżeli dobrze pamiętam. Do tej wieży, o. Wystarczyła jedna drobna wskazówka, już przypomniałem sobie, kiedy się do Butterfly idzie, więc nie jest źle. A teraz tylko głównym problemem jest to, że walka z Butterflyem nie należy do najbardziej pasjonujących, przez to, że jak często on jest poza naszym zasięgiem. Na tym etapie gry też nie zadaje nam specjalnie dużo obrażeń, więc to będzie kwestia poczekaj, aż do nas podejdzie. Przynajmniej nie wydaje mi się, że był jakiś sposób, żeby go sprowokować, żeby do nas podleciał. Aczkolwiek może po prostu kompletnie nie pamiętam tej walki. Wow!
Te motyla noga. Nie chcesz może... Aha. Peak Game Design. Cześć, kurwo. Wracając, to był Peak Game Design w Dark Soulsach 1. Jeżeli ktoś by grał jakimś piromantu, to podejrzewam, że miałby dużo lepiej, bo mógłby go jeszcze po drodze atakować, a nie tylko tak jak my. Że musimy poczekać, aż łaskawie podleci. Znaczy powiem tak, w momencie, w którym tutaj można przejść, czyli bardzo wcześnie w grze, to podejrzewam, że ten boss może rzeczywiście stanowić problem. A tak to... well... Dobra, potrzebuję szybkiej odpowiedzi. Skąd będzie najszybciej, żeby pójść do Depthów? Z Firelinka? O ile w ogóle chcę... Chcę w ogóle iść do Depthów? Bo jeżeli tak, to chyba z Firelinka... Jakimś skrót... Tam był jakiś skrót chyba. No, kolega mi zniknął. Smutno. Nie, tyle razy przychodziłem do S1, a wciąż nie do końca pamiętam, jak się chodzi, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że akurat Depsy to jest lokacja, do której się zazwyczaj idzie i się ją przechodzi na raz, a nie idzie i się do niej wraca jeszcze. To nie jest chyba ten skrót, o którym myślę, że to jest. Co mnie odrobinę niepokoi. No nie, bo to nas wynosi do tej, do katedry w Undead Parishu. I to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym chciałem być. Ola. To mogę wiedzieć gdzie, ale jak nie, to chyba... Naprawdę mam ochotę odpuścić sobie waginę Dagona. Jest by spadłem. Ale jednocześnie jakaś część mnie mówi, że nie powinienem. Ale z drugiej strony naprawdę mi się średnio chce. Nie no, z drugiej strony Depsy, jak jesteśmy na tym etapie gry, to nie powinien stanowić problemu. Więc powinienem być w stanie jej szybko zajęć, jak tylko już do niej dojdę. Bo teraz tak, jeżeli Depsy nie są tu, gdzie właśnie idę, to będę miał długą przepieszkę. Ale mógłbym przysiąść, że są tutaj. Chyba z Endedberga by było szybciej. Właśnie wydaje mi się, że stąd jest szybciej, ale to tak na czuja i głowy sobie za to uciąć nie dam. Na wszelki wypadek kupię jeden, jakby bazyliszki mnie jakoś zmemowały. Bo tu jesteśmy... Gdzie my tu jesteśmy? Nie, to jest chyba przy samych Depsach. No. Więc wydaje mi się, że to jest szybsze, ale jednocześnie... Czy dałbym sobie za to głowę uciąć? Na pewno nie. Dla świętego spokoju, co ja się będę. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to, gdzie to? Jak już idziemy w ciemną lokację, to kto mi nie zabroni? Zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, nie jest to nasz poziom.
To na jakieś ładnych 50 temu. Powiedział, po czym pewnie zaraz to gdzieś umrze w jakiś idiotycznie głupi sposób. No ja mówię, depsy są dla mnie albo wcześniej, albo wcale, więc to co teraz sobie to jest taki bardzo wyjątek od reguły. Mogę sobie Fairlinku usiąść, żeby to sobie odnawić, ale już kistem. No tak, tu był kolega Piramanta. Tu się schodziło na dół. Coś nam na łeb spadnie? Oczywiście. Chcesz mnie wypuścić? Dzięki. Spokojnie, pomimo tego, że jesteśmy w endgame, to wciąż się zajmuje na 3 hity. Nie ma tak dobrze. Tutaj na głowę będą gluty spadać. Myślałem, że można przebiec szerzone, dlatego tak biegłem. A normalnie fajnie się i bije. No, jak masz ognisko w broń, to jest spoko. Wow, to mnie może w dolu złapać. Taki miał. Trochę hejce. Może ty... Dobra, pytanie za 100 punktów. Okej, okay, Master Key tutaj działa. Depsy na jednym w ognisku z 5 estusami? Na. Odpalę sobie na 10, żeby potencjalnie nie robić głupich rzeczy. Wiem, że brzmi strasznie skrabowo i w ogóle. Bo gdzieś widziałem, że u ptaków można wymieniać śmieci na czanki. Zastanawiam się, czy jak będę szedł do Gwyna, czy nie ogarnę sobie tej trudnej halabardy w końcu na plus 15. Zwłaszcza, że widziałem, że śmieci trochę mam. Jaki ma sens to, że śmieci na czanki? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jeżeli dają mi taką możliwość, to gardzić nie będę. Czy ja mogę atakować tego strzela przez ścianę? Mogę. Jest? A co jest, szczurku? Boi się mnie. A z tej strony się nie otwiera, czyli to busko tylko. Well then. Podejrzewam, że teraz przechodzenie depsów będzie dużo przyjemniejsze niż jest normalnie. Głównie przez to, jak duża jest różnica w poziomach. A, ja tutaj w skrzynkach były szczury. Była to rzecz, która się dzieje w tej grze. Więcej szczurów, więcej. A tu jest dziura. Udało mi się o dziwo podskoczyć nawet. Ups. Dusza bezimiennego, kropka. Nie żadnego żołnierza, po prostu bezimiennego. O mój Boże, ten szczur jeszcze żyje. Myślałem, że będzie na tego. Będzie na hita. Przeliczyłem się. Poziom... nie no... Powiem tak, depsy aż takie tragiczne nie są, pod warunkiem, że wie się, gdzie się idzie, bo jak się nie wie, gdzie się idzie, to rzeczywiście nie jest to najprzyjemniejszy z poziomów.
I tak wiem, że argument, że jak się wie, gdzie się idzie, jest taki trochę bardzo na wyrost, ale... Dobra, to jest ten skrót. To poszło znacznie szybciej niż myślałem. Teraz jeszcze zejście do... Czy możesz mnie zostawić? Dziękuję. Bo teraz tak, tutaj drzwi są zamknięte i te drzwi prowadzą do właściwego przejścia do Blighttown. Spoiler, nie chcemy iść właściwym przejściem do Blighttown. Jeżeli myślicie, że chcemy, to jeszcze nie wiecie, że nie chcecie. Bo właściwie przejście do Blighttown to kompletne raczydło. I absolutnie tego nie polecam. Ale słyszę Channelera. Oj, mają charakterystyczny głos. No ja sam mówiąc, jeżeli go nie zabijemy, to on może buffować bossa spoza areny. Taki fajny mem. Więc wrócę się lepiej na górę i go ubiję, żeby nie działy się dziwne rzeczy. Gdzie on jest? On jeszcze wyżej jest, nie? Gdzie jest ten Channeler? To jest strasznie irytujące, kiedy słyszy się przeciwnika, ale się go nie widzi. Na górze go nie widzę, na tym piętrze go nie widzę, na dole go nie widzę. Okej, okay, jest na górze. Musiałem oberwać, żeby zobaczyć, gdzie on właściwie jest. No to by oznaczało, że muszę znaleźć jakąś drogę na górę. Czy chcesz szukać drogi na górę specjalnie po to, żeby zabić Channelera? Po prostu sobie zejdę. Śmiesznie będzie. Vagina Dragon! Siema. Ciekawe, ile obrażeń będę zadawał. Tak nierozsądnie dużo bym powiedział. Jego nogi mają bardzo duży hitbox, więc trzeba mieć to bardzo mocno na uwadze. Olala. Co on zrobi? Do tyłu się wywali, prawda? Nie wiem, czy słyszycie, ale ten Channeler nas strzela spoza areny. Tak, ode. Myślałem, że może zdążę. Au. I... Au. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że to jest boss, z którym walczymy gdzieś na jakimś 30 poziomie. Kiedy nie mamy tyle wigoru, ile mamy. Okej. Okay. Ogon otrzymany. Jeszcze jeden hit? Proszę, dziękuję. Nie będę kłamał. Poziom otrzymanych obrażeń z tego jednego ataku był bardzo, ale to bardzo niepokojący. Dwadzieścia pięć tysięcy już piechotą nie chodzi. On nie zabił maga. Przepraszam, Oxide. Nie chciało mi się szukać, jak się tam wchodzi na górę.
Hold up. Hold up. Naprawdę do azylu się nie można warpować? Naprawdę musiałbym... Ah, shit. Się śmiejesz, Offset, nie? Chyba się nie załapałeś na to, kiedy mając tyle wigoru, ile mam, straciłem 80% HP na jednego hita. Mam 1574 HP i zostało mi, nie, z dwa paski HP? Te podzielone? Ja wiem, że mak, ale... anyway... Bo generalnie o co mi chodzi? Te ptaki do wymiany przedmiotów, one są w Undead Asylum, prawda? I żeby wrócić do Undead Asylum, musiałbym znowu robić tutaj parkour, prawda? Dobrze mówię? Czy źle mówię? Jeżeli nikt nie popiera, to znaczy, że dobrze mówię. Przynajmniej takie, z takiego wychodzę z założenia. Moje, wydaje mi się, że gdzieś widziałem, że to się wymienia na czanki, ale to się jeszcze zobaczę, jak tam będę. Ech, no to co, parkour, część kolejna, I guess. Śmieci za czanki. No tak, no to jest właśnie to, o co mi chodziło. Chyba tylko teraz możesz. Ale to zawsze coś, jeden chunk. To zawsze coś. Zobaczymy. Najpierw muszę wykonać ten skok, co... Okej, idę do Gwena. Jebać. Nie robię parkouru. Wiecie, jak bardzo zdesperowany jestem? Okej, gdybym chciał farmić, to bym to zrobił poza wizją. Nie chcę w Dajcie. Zatem przypominam, że zabijałem Darklave w ruinach i nie dostałem stamtąd więcej niż jednego czanka. Więc to nawet nie jest tak, że one mają jakiś zawrotny drop rate. Przed Gwenem mogę ich pobić, to też jest prawda. Muszę tarczę zmienić. Target. Lord Vessel bierze duszę. A my możemy iść tam, gdzie należy. Kiln of the First Flame. Jest tutaj paru Black Knightów do pobicia, jeżeli chcemy. Biorąc pod uwagę, że są po drodze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to porobić. To są chyba też jedyni respiący się Black Knighti, z tego co kojarzę? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ulala. No dobra, I guess, że tak też można. No widzicie, chunk. Nice. Ej no, do twórcy zazwyczaj bym się nie czepiał aż tak bardzo. Bardziej do tego, jak szeroko jest stosowane. Gilgut?
Dywony czunk. Kolorowych czunków aż tak bardzo nie potrzebuję. Chciałbym, żeby dało się wymieniać kolorowe na zwykłe. To by było akurat fajne. Bo jeżeli ktoś nie potrzebuje kolorowych, a ma ich tak jak ja sporo. To z chęcią bym z czegoś takiego skorzystał osobiście. Głęb będzie jak prawdziwy. Taki jest plan. Nie wiem, czy kiedykolwiek się biję normalnie z Gwynem, w sensie... Znaczy no, parowanie jest normalną strategią, ale bez parowania, czy kiedykolwiek się z Gwynem biję. No właśnie, tak myślałem, że biegnie. Leżeć! Kolejny chunk. Nie jestem nawet pewien, czy chce mi się wracać, szczerze mówiąc, jak już zdobędę te chunki. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że takie było mówione, oni się spawnują. Bo gdyby się nie spawnowali, to jeszcze pół biedy, że mógłbym sobie po prostu wrócić, ulepszyć rzeczy i przebiec tylko, a tak to... Ech. Niby Black Knight też nie są takimi super cudnymi przeciwnikami, zwłaszcza jeżeli umie się parować, ale... Chyba po prostu pójdę pobić Gwena i tyle. Nie widzieli. Siema. Chcesz mnie bić czy nie? Chyba nie chcę. Biały chunk. O, i kolegę z Klewią. Nie kojarzę, czy widzieliśmy wcześniej Klewię. To nie powinien go spadować. Powinien ten obedwać. Jestem niemalże pewien, że powinien ten obedwać. Au. Niebieski chunk. Cześć, Gwen. Git God? Okej, chyba muszę jednak git gutnąć. Piękny grab. Taki grabissimo wręcz, chciałoby się rzec. Au. Muszę na spokojnie, bo za długo z nim nie walczyłem. A mi najgorsze. Powiem tak, jeżeli ktoś bardzo lubi kompletną serozę, to może wciskać estusy i od razu parować i to wchodzi. Z jakiegoś przeklętego powodu. Ja nie żartuję. Może nie w takiej sytuacji, ale... Au. God damn it. Moja kompletna seroza się nie sprawdza. Gwen, czemu mi to robisz? O lala. Ej, bo umrę. Byłaby straszna siepa, gdybym umarł na Gwenie, wiecie? Zwłaszcza potem, jak sobie z niego śmieszkowałem.
Panie i panowie, człowiek, który umarł na głynie. To koniec. I can't. To już jest dosłownie wyższa skala porażki. Anyway. Czas pozbierać duszę olbrzymów. Nie, nie wracam do Ancient Dragona, pierdolcie się. Nie będę sobie tego robił, ani wam. Tylko muszę sobie poprzypominać, gdzie były wspomniane dusze. Jeżeli dobrze pamiętam, dusze olbrzymów to były praktycznie te drzewa. Dobrze pamiętam. Nie jest ze mną aż tak źle jeszcze. Jak mam przedmiot od Ancient Dragona, to możemy wchodzić z nimi w interakcję i w ten sposób wchodzić do wspomnień olbrzymów. Mamy ograniczony czas, jaki możemy siedzieć w danym wspomnieniu, więc na to też warto zwracać uwagę. Dobra, mamy tutaj dwoje drzwi. To nie jest mimik. Smofenski z Hilki stąd było warto. Aha, dobra. Jest i olbrzym. On mnie jeszcze raz, nie? Nie jestem obrażeń? Halo? Nie jestem od tego obrażeń. Tego jest przekręte. Halo? A okej, okay, to był backstep. Zacząłem kwestionować, co się stało. Dobra, tutaj mamy dwóch kolegów, których bardzo notorycznie lubię skipować. Bo bicie ich nie jest ani odrobinę konieczne. Czemu ja nie dostaję obrażeń? Od rzeczy, które mam wrażenie, że powinny zdawać mi obrażenia. No chwila, gdzie jest się szło właściwie? Stąd? Ja stąd przyszedłem? Tak, ja stąd przyszedłem. A, tu się szło w takim razie. Dobra, już widzę. Już wszystko widzę. To jak chcą się bić, to niech się biją. Ja im nie będę przeszkadzał absolutnie, wręcz przeciwnie. Wow, ktoś nie dał wyskoczyć. Right, 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 right. Krzynka ta nie jest mimikiem, o dziwo. Spetyfikowane coś. Jeżeli dobrze pamiętam, do samego olbrzyma się szło tędy. Yep. Au. Dam mi łyknąć się stosa, co? Okej, dam mi łyknąć się stosa, ale... Nie przeżyje chyba. Jeszcze żyje. Na szczęście obrzymy są w miarę wolne, więc jakoś to idzie. Dusza olbrzyma. Czaszunia ostatnia w sezonie. To mamy z głowy. Gdzie będą kolejne pytanie za 100 punktów?
Ja nie z tego co pamiętam, w Lesie Obrzymów są chyba cztery dusze? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie jestem pewien czy cztery, czy... Nie, o cztery chyba. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest... A jedna nie była w szatnie w tym? W Degater albo w Blackguard? Bo tam też kojarzy coś było z olbrzymami. Bo ogólnie jest ich pięć. Jezu. Mówię o duszach olbrzymów. Czyli z jaskini drzewa. No ale jaskinia jest w Black Gulch albo w Degater. Czy to mi się już kompletnie w tej chwili jebie na głowę? Ho, pamięć Oro. Chyba, czy ten nie. No, czyli mówię w Black Gulch albo w Degater. Czyli no nie jest w lesie. O to mi chodzi, że wydaje mi się, że w lesie nie ma wszystkich, tylko są cztery. Dobrze, nie, że pożałuję tego, co właśnie zrobiłem. Ja powinienem był tu spadać i dlaczego nie? Chyba nie powinienem był tu spadać, co? Mówię, jestem przekonany, że sporo z tych dusz jest w lesie, ale że nie wszystkie. To jest na tej zasadzie, kurwa, czy ja właśnie zaznaczyłem pełne koło? Holy fuck. Biorąc pod uwagę, że mamy ograniczony czas w każdym wspomnieniu, to wolałbym tego nie robić, szczerze mówiąc. Gdzie jest olbrzym, którego szukam? To jest moje pytanie na dziś. O! Jedu. On by się we mnie wystrzelał, przykro. Halo? Nie rozumiem, co mnie pobiło, weź to jest ten problem. Znaczy, inaczej, chyba wiem, co mi się stało, ale nie jestem pewien. O, w ten sposób powiem. Bo wydaje mi się, że pobił mnie ten Hollow, którego biłem, a on blokował tarczą i jednocześnie bił włócznią za tej tarczy. I że dlatego to wyszło jak wyszło. No, potrzebowałbym trzech chunków, więc tak bym musiał farmić, więc jebać. Jakbym potrzebował jednego, w sensie jeszcze jednego w porównaniu tego co mam, to może bym poszedł go pofarmić, a jak to, ech. Zgadnie mógłbym to też się oczywiście tutaj
wziąć, zajść pierwszego i trzeciego i z tego wyciągnąć, ale... Au. Jeszcze żyjesz? Już nie. Czankuś. Z drugiej strony, jakbym miał ten... Jakbym miał trzy czanki, to miałbym plus 15. Plus 15 fajnie wygląda. Ulala. W takim tempie to ja się muszę martwić, czy ja dobiegnę do tego trzeciego. To mnie nie trafiło. Holy fuck. A fajn, Jezu. Miss Cody? Nie w tę stronę, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Słuchaj, czy ja mam achievementa za to, że wbiłem maksymalny poziom broni? To mnie zastanawia. Bo w DS3 mam wrażenie... Tak, DS3 mam wszystkie achievementy. W DS1 mam wrażenie, że jest spora szansa, że nigdy tego nie zrobiłem. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Znaczy w sumie, czy aż tak absurdalnie, system upgrade'ów w DS1 jest bardzo specyficzny, może... To może być wyjaśnieniem wszystkiego. Chodź kolega, fajnie będzie. Miało być fajnie. O, Black Knight Sword. Rychło w czas za do nie. Jeszcze tak teraz niech dla memów mi powiedzą, że ej, słuchaj, nie możesz lepszyć na plus 15, tutaj musisz iść do kowala. Hold up. Nie wiem. Dosłownie nie wiem, co się stało. Znaczy, powinienem mieć dwa slaby z tego, co pamiętam, z czego jednego za poradą kogoś, nie wytykając palcami, wymieniłem na czanka, bo można zdabniać slaba na czanka. A wydawało mi się, że miałem dwa slaby. Przemilczę to, Oxide. Po prostu wezmę i to przemilczę. O, nawet duszna to nie mam. Holy fuck. Właśnie mówię, byłem przekonany, że mamy te slaby i stąd jest moje zdziwienie. Tak z ciekawości, co zostaje więcej? Ta włócznia? Czy ta halabarda? 264 plus 180... 300 plus 154...
Przede wszystkim pytanie, czy to nie jest też jakoś zauważalnie wolniejsze? Spróbuję. Jak już jesteśmy i tak w końcu Segry, to co mi dobrze. Co mi szkodzi, ja tak powiem. To nie jest tak, że jakoś bardzo mocny mi zależy na tej halabardzie. Ziewający smok Kegwu. Właśnie, Oxide, może ty będziesz mi w stanie wytłumaczyć, o chuj chodzi z ogniskiem wanalnym Rodeo przed Gwendolinem. Czemu zawsze mnie teleportuje do tego cholernego ogniska, które jest na samym początku lokacji? Niezależnie od tego, przy którym usiądę, jeżeli ją zabiję Guinevere. Kto to projektował? Ja się pytam. Chodzi mi o to, że jeżeli zabiję Guinevere, żeby móc bić się z Gwendolinem, to od tej pory, gdzie nie usiądę w analnym Rodeo, to warpuje mnie na początek lokacji, tam gdzie cię przenoszą gargulce praktycznie, do tego ogniska. To jest pytanie, które zadaję. Ulala. Znaczy, mogę się warpować do tego, do tej komnaty przed Gwendolinem. Jest tam warp, ale jeżeli zginę na Gwendolinie, to z powrotem cofa mnie do tamtego ogniska, nawet jeżeli usiądę przed Gwendolinem. Dosłownie zdarzyło mi się to z jakieś 3 razy. A biorąc pod uwagę, że winda prowadząca do Gwendolina nie działa, to musiałem biec do Archivesów, żeby ten... Ulala, to nie było mądre. Musiałem biec do Archivesów, żeby w ogóle mieć jakieś sprawne ognisko, jako tako. Bo Firekeeperkę też zabiłem. Nie, to jest dla mnie taki bezsens. Backstab jak cię mogę. Niebieski czunk. No dobra. To może tym razem nie zajęli niczego głupiego, co? Co to na to, Gwen? Nie zajęli niczego głupiego? Aż on się szybko obraca, Jezu. A ja za wolno ruluję. Zdążę? Nie. O, mogłem się wystosować. Niesamowite. Chcesz do mnie skoczyć, kolego? Chcę. Nada. Wow, to było co najmniej interesujące. A może chcesz do mnie skoczyć, kolego? Słuchaj, ten twój atak wyskoku jest taki fajny. Tak, będę za szybko. Zmemowałem sam siebie przed chwilą, by the way. Z tym wejściem na górkę i padowaniem.
możesz przestać. Bo znowu zderpię jak idiota. Co jest, jedu? Halo? Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli on mnie trafi przez ścianę, to I swear. Au. Dobra, idź. Diabli. Zużyłem na to dużo więcej estosów niż... Dużo więcej estosów niż chciałbym przyznać, że zużyłem. Znaczy, ja teoretycznie nie muszę kończyć gry po grunie. Jakbym miał Homeward Bone, których nie mam, to mógłbym teraz jeszcze iść robić rzeczy. Chyba, że czegoś nie rozumiem. A tak to. Lądujemy z powrotem w azylu. No dobra. DS1 skończone. Zostało nam już tylko DS2. Tylko albo aż. Zależy jak na to spojrzymy. Możesz wyjść spokojnie. W sumie rację. To też jest rzeczą. Dobra, to co ja teraz mogę zrobić? Mogę z powrotem pójść do tamtego drzewa. Głupie pytanie, bo w sumie za cholerę nie pamiętam w tej chwili. Które drzewo było do właściwego olbrzyma? Bo trochę nie było chyba tak, że zawsze ostatnie. Tylko któreś konkretne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Au. Ciekawe, czy mógłbym ich ostrzelić, ale chyba za szybko biegną, no. Raczej za szybko. Bo ja to nazywam drzewami, ale to są po prostu... zdrzewiałe olbrzymy. Mało, on mnie jeszcze trafił. Holy fuck. I before wejdę i się okaże, że umarłem. Nie, aż tak źle nie jest. Ale chyba będę musiał skończyć nazywać to The Shufflerem, biorąc pod uwagę, że już nie będzie szaflowania gierkami. Holy fuck. Aż oni zadają to chyba, że... Jak na to, że to zwykli bandyci. Niepokoi mnie też trochę to, że skończyły mi się live jamy. Będę musiał w wolnej chwili sobie dokupić. Zmienić nazwę na DS2. Będę musiał chyba, biorąc pod uwagę, że no mówię, no teraz to już dosłownie tylko DS2 zostaje. Halo? Au. Czy możesz bić swoich przeciwników, a nie mnie? Nie jestem twoim przeciwnikiem. Olbrzymy są twoim przeciwnikiem. No dobra. Czyli tak, wydaje mi się, że muszę tutaj spać na dół. Najlepiej zostawiając samym sobie. Spadnę wtedy tutaj. Ej, czy to nie tutaj będzie prosto? Tak, dusza olbrzyma. Helm, w sumie. Piórko, bo nie chcę tu być. Wracę się parę live jamów chyba do Majuli i zacznę się zastanawiać, gdzie jeszcze są te jebane drzewa.
Bo mam dwa. Jedno jest tam na dole w Degater. Też szczerze mówiąc, nie do końca chce mi się wszystkie zbierać jako tako. Powiedziałbym, że zazwyczaj, jeżeli chodzi o tego typu leki, to zazwyczaj przynajmniej to działało tak, że trzeba było wziąć ileś tam dawek, żeby to zadziałało, że przez jakiś czas trzeba było to brać. Aż wiecie co? Na moment to. Dobra. Halo? Ten nie dał się na rogi ruszać? Najwyraźniej. Ja myślę, czy po tabelce. Powiem szczerze, nie wiem, tak bez bicia, bo nigdy nie korzystałem z tego typu leków. Więc ciężko mi tutaj cokolwiek sensownego powiedzieć. A nawet też po znajomych za bardzo nie słyszałem, jak to może działać, bądź też nie. Tutaj można otworzyć kluczem. Czy tu się w ogóle nie schodzi do tych, do jaszczurek przypadkiem? O Boże, to są szkiety, to na pewno. Znaczy, powiem tak, lekarz mi przepisywał leki, ale nie na ten, nie na twoją dolegliwość, tylko antydepresanty. Więc to nie jest tak, że nie miałem żadnych zalecanych jakichś leków psychiatrycznych takich typowo. Nie powiem, że brałem, bo uznałem, że nie czuję aż takiej potrzeby, żeby je brać. Coś tam, jeżeli czujesz potrzeby, to znaczy, że już jest za późno. Coś tam. Gdzie to w ogóle prowadzi? O Boże, to jest tutaj. To jest to miejsce, w którym nigdy nie chcę być. Zanim ktoś zapyta, dlaczego nie chcę tam być. Jest tam NPC, który inwaduje, który jest magiem na zdecydowanie za wysokim poziomie. Więc sobie odpuszczę prosto. I z tego pamiętam jest jeszcze tam ognisko jako tako. Ale dobra, jeżeli nie tu. Bo to było gdzieś tutaj, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie dokładnie. Tutaj mogę drzwi otworzyć. To będzie tu? Tak, to będzie tu chyba. Tak, to będzie tu. Nice. Wielka. O Boże, ja pamiętam, że... Ja pamiętam, że bardzo dużo w ten... korzystałem z wielkiej lansy przed kimś tam przejściu. Przez to znak króla, zaraz tylko pobiję się z kolegą trochę. Weź z kasą moją ZNSH. Nie. A czemu miałbym? O tak zapytam. Najgorsze jest to, że ja nawet nie jestem pewien, czy mogę usłyszeć wiadomości z poziomu OBS, a nie Twitcha włączonego. Kurde, mówię, najgorsze jest to, że nie do końca widzę, żebym miał możliwość... żeby tego.
Podoba jak się na OBS się usuwa wiadomości. A jak teraz wejdę na tego? A jak wejdę na Twitcha, to już nie będę widział tej wiadomości, to jest najgorsze. Muszę kiedyś Siri'ka podpytać, czy da się usuwać bezpośrednio wiadomości z OBS-a. Dobra, daj bana. Nie, no nie będę cię banował, daj spokój. Mogę zawsze tak zrobić. Nie wiem, czy to coś dało. Mam nadzieję. Wezmę sobie usiądę, nie będę się teleportował. Kojarzę, że tutaj generalnie da się w jakiś strasznie, ale to strasznie dziwny sposób wskoczyć. I ludzie to wykorzystują do speedrunów. Ale do tej pory nie wiem jak, szczerze mówiąc. W każdym razie to jest... jako tako ta dusza, to spełnienie olbrzymów, którego najbardziej potrzebujemy. Czyli jedyne, które jest tak naprawdę wymagane fabularnie sensu stricte. Bo tak to wszystkie pozostałe są stricte opcjonalne. Boże. Au! A, raz ja to jest rzeczą. O, jeszcze nie zmieniłem pierścienia, Jezu. Umrę. O Boże, ta kula. Zostaw mnie. Nie no, już nie patrzę, nie dają imię. Au. Wow. Dobra, tym razem już przynajmniej nie będziemy musieli zmieniać pierścienia w locie, więc to jest duży plus, duży pozytyw. Więc powinienem być w stanie po prostu na hamach tam przebiec. Jada. Foggate. Ale co już do nas? Czy możesz mnie zostawić? Proszę, zostaw mnie. O mój Boże. Chyba kula mnie zostawiła, o dziwo. Au. No nie! Uju. To mnie powinno trafić, tak bardzo. Staminy trochę. Jeżeli wydaje wam się, że ten olbrzym walczy podobnie do innego bossa, z którym kiedyś dawno temu walczyliśmy, to nie jest to przypadek. Bo jest to ten sam olbrzym, z którym walczyliśmy dosłownie na samym początku gry. Tylko w całej swojej pełnej krasie, a nie znerfiony do ziemi. Tak, to jest dosłownie i dlatego on jak nas widzi, to się budzi kompletnie wkurwiony i chce nas zabić. Bo my go tutaj pokonujemy. No tak, lodowo, o tym mówię. Wydaje mi się, że jeżeli stoimy mu tak równo pomiędzy nogami, to jest ok. Albo i nie. Nie podoba mi się to, co widzę. Estus. Nice. Daj duszę. Proszę, daj duszę.
Giant's Kingship to jest przedmiot, którego potrzebujemy, żeby ukończyć grę jako tako. Jak już go mamy, to możemy iść dosłownie kończyć grę. I w tej chwili... bo tak ogólnie jest... Właśnie się zastanawiam, ile z tych... Ile z tych dusz, których jeszcze nie mamy... One rzeczywiście coś się robią w kwestii Wendrika. Bo nie mamy przynajmniej dwóch dusz jeszcze, które można zebrać. I mówię, właśnie się zastanawiam, czy... Na ile te, które mamy, na ile one rzeczywiście pomagają z Wendrikiem. O, to jest bardziej to, o co mi chodzi. To co? Adaptability. O, jest bardzo prosta metoda, żeby sprawdzić wszystkie nasze problemy. Cześć, gdzie ja właśnie poszedłem? Halo? Jestem ty pijany? Holy fuck. Czemu jestem pijany i niespełny rozumu? Nie, to ognisko. Dobra, teraz którędy się stąd wychodziło do Wenhuika? Wenhuiku, którędy do ciebie? O, Blue Flame, nice. Bo tak, tu jest ognisko. Tędy się szło, dobra, już idę. Zastanawia mnie, ile będę zdawał Wendrikowi w tym momencie i dlaczego zdecydowanie za mało. W dodatku przypominam, że mamy wciąż idiotyczny podbieg do Wendrika. Taki bardzo idiotyczny. Czy jest na sali ktoś, kto grał w oryginalne DS2 i je przeszedł jako tako? Bo zastanawiam się, jak wyglądał ten podbieg w oryginale. Czy też był tutaj na przykład Dragon Rider i ogólnie tylu przeciwników? No, ważne pytanie, czy kolega będzie szedł do mnie aż do Wendrika? Ogólnie czy którykolwiek będzie chciał wejść do Wendrika? Wydaje się, że nie. A jak nie, to... Cześć, Wendrik. To jeszcze już zadaję mu trochę za mało, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie mamy paska bossa. On wciąż się nas nie reaguje. Halo? Halo? Wendrik, halo? Halo? Pan Wendrik? O kurwa! Nie, ja tu nie wracam. Ja tu nie wracam. Nope, 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 nope. Nie wracam do niego. Nie będzie widział 3 godziny Wendrika. Po moim kurwa cupie. To jest jedna z tych rzeczy na zasadzie nie wykluczam, że zrobię, ale mam inne priorytety. To nie jest to ognisko. God damn it! Kingscape to jest to ognisko, którego potrzebuję.
Mogę błagam, powiedzcie, że nie pierdoli mi się w tej chwili w głowie i po pokonaniu bossa. Nie no, można potem robić rzeczy. Nawet pytałem o to kogoś ostatnio. Więc nie no, nie ma, żebym nie mógł teraz iść do ostatniego bossa i ten. I nie mógł już dalej iść do DLC-ków. Prawda? 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 Najwyżej pójdziemy na NG+, albo z nie zrobimy DLC-ków do DL2. Nie, żeby DLC-ki do DL2 miały jakiś poziom tyle. Nie no, Iron King jest spoko, Sunken i Ivory nie są spoko. Tak, takie jest moje zdanie na DLC-ków do DS2. Przy czym no, na Iron Kingu mamy rzeczy typu niebieski smelter. Także to też nie jest tak, że wszystko jest ładnie i pięknie. Po prostu w porównaniu moim zdaniem ten Iron King wypadał niebo lepiej. Jak przejdziemy przez Fulgate, to czeka nas piękna, wspaniała Pani Śmierć. No i spójrzcie, to Nito. Co gorsza, za nic w świecie nie pamiętam tej walki. Kojarzę, że nie była ona specjalnie trudna, ale jednocześnie nie pamiętam, przez co przynajmniej raz się wypierdolę na tym. Dlaczego lubię muzykę Kettega? Jak taka? Dobra, to robiło kulki, które trzeba było zniszczyć. Bo inaczej bardzo intensywnie nas śmierciowały. Królowa na Szandra. Ja nie możemy się też po prostu od nich trzymać, w miarę z daleka. I też powinno to wyjść. Problemem pozostaje tak naprawdę, kiedy atakować na Szandrę, która ma bardzo skomplikowany moveset, jak widać. Myślałem, że jeszcze raz się zmachnie. Czy ona wybucha? Tak, ona wybucha. O-o. Kulki, kulki, kulki. Chcemy ją wyciągnąć od kulek raczej w takiej sytuacji. Jest to, powiedziałbym, że bezpieczniejsze niż atakowanie samych kulek. Chyba, że rzeczywiście możemy do jakiejś miary bezpiecznie podbiec i ją ciachnąć. Co, biorąc pod uwagę, że korzystamy z Twin Blade'a, nie jest aż takie oczywiste. Jest moje, wolałbym, żeby to ona do mnie przyszła, nie odwrotnie. Ten szybki? Ona wybuchnie. Ups, a jeden hit za dużo. No i mi wypnąć jest to saples. Ona mnie dał. Fuck! Powinieneś na nią patrzeć, zanim wypnę Estusa. To było niemądre z mojej strony. To było bardzo niemądre z mojej strony. No, zabijem już tego NPC-a tutaj tyle, znaczy NPC-a, tego mobka tyle razy tutaj, że już się nie regeneruje. Nice. W
Zastanawiam się, czy jest coś, co mogłoby mi przyspieszyć bicie tej na szandy? Wydaje mi się, że niekoniecznie, ale wiecie co. Tak z ciekawości. Bo tak to innych buffów aż tak bardzo chyba nie mamy. No nie, buffów nie, sensu stricte. Więc najwyżej, że możemy coś na dalej nałożyć. Gdy były jakieś buffy, które dają takie punktowe obrażenia, a nie zwiększające o procent obrażeń, to na Twin Blade'a byłyby po prostu idealne, ale wydaje mi się, że większość buffów działa właśnie tak, że dodają po prostu ileś tam procent obrażeń danego żywiołu. W ogóle czekajcie, że ja Wendikowi zadaję tak mało. Czy to znaczy, że mi dwóch dusz jeszcze brakuje? Żeby się liczyły do pięciu? No bo dusz olbrzymów takich sensu stricte mam trzy. Wiem, że jest pięć. Z czego jedna jest jeszcze w Black Gulch łamane na Degater. A druga jest za... jeszcze drugą, no. Więc też nie jest to jakieś optymalne rozwiązanie moim zdaniem. Dobra, ona zrobi kulki. Czekaj, gdzie? A? Gdzie mnie ta kulka? Okay. Wow, wow, nie podałem się to co widać. Najgorsze jest to z klątwą, że klątwa obniży nam maksymalny HP przy okazji. Nie robię DLC. Planuję robić DLC, ale wydaje mi się, że mogę najpierw na szanty pokonać. No, wreszcie czuję, że mogę rolować, jak mam 105 agility. Bo jest to mniej więcej tyle iframe'ów, ile ma się w innych sousach. A, gdzie kulki, kurwa. Nie wiem, czy nie będę musiał łyknąć human effigy gdzieś po drodze. Co mnie bardzo niepokoi. Dobra, tu jestem bezpieczny. Więc przynajmniej o tyle dobrze. A? Wow. Chyba powinien to oberwać. Mam takie wrażenie. Wow. To był okropnie wytajmowany dol, ale uniknięty. Chciałbym ją wyciągnąć od nich. Proszę, daj się wyciągnąć. Nice, jestem pod zasięgiem. Bardzo dobrze. No i gites. Dusza na dusza na szandry. Czy ja powiedziałem duża? Hold up. Hold up.
Wiem, czego nie zabiłem. Oh well. Przysięgam, jeżeli to sprawi, że ja tutaj utknę, to będę kolował bardzo mocny bullshit. Holy fuck. Jestem nie ja, że pęż, że z kimś ostatnio rozmawiałem, że w DS2 da się jeszcze robić rzeczy po na szandrze. Well, fuck me, I guess. Domyślam się, że nie działa, jeżeli piórko nas przynosi i wpływa ten tutaj. Ale naprawdę? Mógłbym przysiąc, że się dało. Oh well. Cóż, przynajmniej będę wiedział na przyszłość. Jeżeli zapytacie mnie, czy w takim razie chcę jeszcze raz przychodzić do DS2, żeby zrobić DLC-ki, to obawiam się, że moja odpowiedź będzie nie. I powiem szczerze, biorąc pod uwagę, jak wspominam DLC-ki w DS2, to nawet za bardzo mi się nie śpiecha, żeby je robić, I guess. Najbardziej mnie boli to, że nie pokazałem bossa ze Skolara. Bo normalnie po naszym Andrze jest jeszcze jeden boss i dlatego też się leczyłem po niej. Ale zapomniałem, że tam trzeba go... Dlatego się pytałem, no to mogłeś mi napisać, że nasz Andra blokuje. Umarłbym na niej, gdybyś mi to napisał. Po prostu wziąłbym, umarł i poszedłbym robić dalej rzeczy. No, nawet powiedziałem, że wydaje mi się, że nasza Andra nie blokuje. To nawet w odpowiedź na to mogłeś powiedzieć. Oxide mnie zawodzi po raz kolejny. Albo mówi rzeczy wtedy, kiedy nie powinien, albo nie mówi rzeczy wtedy, kiedy powinien. Jak żyć z takim człowiekiem? Nie da się, po prostu się nie da. Dba o najmniej godzin, a w sumie zerknę tak z ciekawości. Teraz jak grałem, to miałem jedne i drugie generalnie po tle samo. No to nie, ja w jedynkę mam 106, w dwójkę 192 i w trójkę 318. Przy czym wiadomo, że teraz 60 godzin lekko ręką doszło na samych tych streamach, tak? Więc ciężko to jako tak liczyć. W każdym razie, nie będę robił jeszcze jednego przejścia, tylko po to, żeby pokazać Aldię, żeby pokazać DLC-ki. Chciałem to zrobić, ale jeżeli jednak nie mogę, to nie czuję, żebym chciał jeszcze raz po prostu przesałogę przechodzić, o tak powiem. Co będzie w sobotę? Będę myślał, bo powiem szczerze, nie byłem przygotowany na to, że dzisiaj się to skończyło, jak się skończyło. Więc będę myślał. W środę raczej będzie Bloodborne, a w sobotę będę musiał wtedy coś wymyślić. Chyba, że trzymać się tego, że w sobotę będą gry From Software, a na środę zostaje coś innego. Nie wiem, zobaczę. Jeszcze zobaczę... Będzie prawdopodobnie jakoś spontanicznie wymyślane. Na zasadzie, jeżeli wymyślę coś innego na środę, to może coś na środę wrzucę i wtedy powiem, że w sobotę będzie Bloodborne, a jeżeli nie, no to w środę będzie Bloodborne i do środy spróbuję wymyślić, co będzie w sobotę. O tak powiem. Fuck! Sam siebie ojebałem. Fuck! Będę na siebie złoto. Fuck! Fuck! Kurwa. Generalnie, jeżeli chodzi o jakieś takie odczucia po takim maratonie z każdą częścią, tak w miarę w tym samym czasie, to moje zdanie się nie zmienia, że trójka większa, dwójka większa, jedynka. I naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać, żebym zmienił swoje zdanie w tej kwestii.
podejrzewam, że jest przynajmniej jedna osoba, która chciałaby ze mną bardzo mocno na ten temat dyskutować na tym czacie i przynajmniej jedna osoba, która by chciała ze mną o tym dyskutować niekoniecznie na tym czacie, ale nie jestem w stanie zmienić swojego zdania. Rozumiem cię. Cieszę się w takim razie, bo wiem, że ludzie generalnie stawiają jedynkę wyżej niż trójkę. Jedynkę wyżej niż dwójkę. Wyżej niż trójkę to stawiają masochiści, moim zdaniem. Jedynka ma za dużo archaicznych rzeczy dla mnie. Jeżeli chodzi o sam gameplay jako taką, o samą walkę. I przez to, no siło rzeczy, walka to jakieś 90% Soulsów. I przez to ciężko mi stawiać jedynkę gdziekolwiek wyżej nad pozostałymi. A już na pewno w porównaniu do trójki, Jezu Chryste. Plus, moim zdaniem, połowa Dark Soulsów 1 jest w miarę okej zaprojektowana, druga połowa Dark Soulsów 1 jest zaprojektowana tak, że w to odechciewa się grać kompletnie. No także, nie wiem, myślałem, że może... Czasami mam tak, że chcę sobie coś jeszcze raz przejść na zasadzie, a może zmienię swoje zdanie, może będę coś traktował lepiej niż wcześniej myślałem. To przejście, które teraz miałem, mi co najwyżej uświadomiło, że lubię DS2 dużo mniej niż myślałem, że lubię. Ale wciąż jest to dla mnie lepsze doświadczenie niż DS1, no tak powiem. Jakkolwiek bym jednak się nie musiał zgodzić z Shinem, że w skolarze rozmieszczenie przeciwników DS2 jest absolutnie katastrofalne momentami. To, co się dzieje przed smelterem, jest... Woła o pomstę do nieba po prostu. I tak się nie robi, tak się nie godzi w ogóle. Anyway, tak jak mówiłem. W środę na chwilę obecną będzie Bloodborne. Jeżeli coś się zmieni, to zobaczcie w środę, że będzie coś innego. W soboty coś wymyślę, chyba że przesunę Bloodborne'a. I tak to mniej więcej na chwilę obecną wygląda. Chyba że po prostu zrezygnuję ze środowych i będą tylko sobotnie, bo to też jest opcja. Nie chcę nic na siłę wrzucać, żeby tylko streamować dwa razy w tygodniu. Nie czuję aż takiej oparcia na to, nie czuję aż takiej presji. A może... Może... Bardzo ciekawie zaprojektowane postacie w szachach Fire Emblemowych. Pomyślę. Anyway. Na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.